Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Wasiny, odcinek 102. Dzisiaj, 130 tysięcy dostałem z rzepaku za całe 47 ton. Bo cena rzepaku jest na zapotrzebowaniu 2776. 2766 jest taka cena, a mamy 740 ton jeszcze do sprzedaży. I jeżdżę sobie ja John Deere'em i Fendt sobie jeździ na cosplayu. Cena jest bardzo dobra. My tego sprzedajemy. A środek jesieni jest. Tutaj oni sobie nałożą pola. Mogę wam tak pokazać. Nie rodzaje roślinka z kalgledy. A Axiom z John Deere'em sobie nałożą pola. Dlatego ich nie ciągnąłem też, żeby wozić. Bo mam dwa zestawy takie duże, to po co mam trzeci zestaw jeszcze ciągnąć, żeby szybko szło. A po co mniej szybko, jak może sobie iść powoli. Znaczy powoli, no 60, no to i tak 100 ton na raz bierzemy, nie? Powinno się przesypać. No. I potem będzie czas chyba kręcony. Nie wiem, bo zimy już nie będę nagrywał, jak będę sprzedał ten jęczmień. Bo nie ma czego. A duża jest... Ała. Nie to, tylko... Ale to jest. A duża różnica między jęczmieniem teraz, a w zimę? $100, a to nie dzisiaj będziemy jeszcze. To od razu sprzedamy na tym odcinku też jęczmień. Na ten sam skup. Od razu to sprzedamy, to będzie 217 tysięcy. I dzisiaj kupujemy pole numer 47 i od razu ja sobie nawiozę po odcinku. Ja sobie tak zakręcę, a on tam ma trochę inny kurs ustawiony. Dlatego niech on się go trzyma, a ja sobie jeździł po swojemu. Miał 64, on ma 47 ton, czyli mamy ponad 100 ton bierzemy. Czyli, że jęczmień będzie na dwa kursy. Jęczmień będzie na dwa kursy do wzięcia. Także fajnie. Panie tam sobie nawożą, to niech sobie nawożą pola. No i dobra, i tu... A, tu jeszcze zator został. Jeszcze go nie ściągły. Czasu brakuje, żeby ściągnąć tę maszynę. Drugiej to ty mi nie złapiesz, dlatego pojedynczo sobie wysypiemy. To jest długi zestaw, no to lepiej pojedynczo sypać. Wiem, że Fendt już jedzie, ale... No trudno. Nie będzie sobie poczekać troszeczkę. No i z 30 ton rzepaku dostaje 90 tysięcy, no to... Nic tylko sprzedawać. No i sprzedajemy ile mamy? 3,5 minuty odcinka. Na koniec wyszło, że na jesień mamy ceny, a nie na zimę, ale to dobrze, to przynajmniej będę mógł sobie chociaż jedną dawkę od razu rzucić nawozu i wtedy wiosną będę mógł dwie dawki nawozu zrzucić. Coś czuję, że zabraknie. Zabraknie mi kasy. Na pole? Powinienem mieć około 2 milionów. No to te 700 tysięcy sobie wezmę kredytu. Żeby kupić pole, już na, mieć pole. I ten panele będą sobie powoli spłacać ten kredyt. No, także taki jest plan. Nie wiem, a może zacznę powoli... Czy co? On sobie będzie ten rzepak woził? On sobie sam na razie ten rzepak będzie woził, a ja sobie będę jęczmień woził. A jak wygląda cena owsa? 1700 i rośnie. To jest 200 różnicy. A ja sobie ten jęczmień będę powoli woził już.
Na skup sobie go powoli będę woził. Ale później nie mieć problemu. A on sobie ten rzepak tam będzie powoli woził, nie? I tak jakoś myślę, że ten odcinek zleci. Dobra, widzę, że tam się nie drogę trochę zablokował z nawozem. Już go jadę odblokować. Tylko wyjadę tutaj, żeby on się sypał już. Następny punkt trasy. No i gitara. No, 650 punktów i jedź. Ile tam ma tego rzepaku? 30 ton. Kurde, nie wiem, czy nie poczekać i nie puścić go pierwszego, żeby on sobie tam szybciej pojechał. Sprzedać, ale zobaczymy. Tędy sobie przejedziemy, a co tam? Mogę. Jedną przyczepę zdążę sprzedać. Zanim on przyjedzie. 102 odcinek zasiny. 103 będziemy robić akcję chyba żniwa już. No a w 104 ostatnia sprzedaż, nie? I te różne takie triki. Takie triki z Afryki. No i dobra, zająć się to tam. No za tysiąc, no to za tyle, za ile mam na szczepie, praktycznie tyle dostaję. Powoli jakoś sobie ta kwota na koncie rośnie. Powoli jakoś sobie rośnie. Myślę, że około 2 milionów powinien się zakręcić. Oj, oj. Co ja zrobiłem za głupotę? Czemu ja tak perfidnie się zablokowałem? Ale głupotę zrobiłem. I to taką mocarną głupotę. No i dobra, i tam 103, no, 700 tysięcy na koncie jest. Wypuszczę sobie czas na 15. Przecież panel coś tam będzie kręcił, może cena urośnie lekko. Tutaj trochę ten rzepak jest tak zdewastowany zawsze. Ale to generalnie nie rzepak, tylko wszystkie uprawy, co tam są. Są zawsze zjechane. No, czyli wezmę przyczepę jęczmienia kolejnym kursem, przyczepa jęczmienia i przyczepa rzepaku będę miał. Trochę jeszcze tego rzepaku zostało do sprzedaży, także 700 tysięcy na koncie mamy, więc pieniądze są dobre na koncie. No i teraz wyjadę wreszcie w czas i w czas wrócę, że nie będę musiał się ten. No i on nie będzie musiał czekać fend na mnie, i ja na fenda też nie będę musiał czekać, także idealnie wychodzi. No także końcówka na ten. Końcówka na pole już jest. Jeszcze tylko dwójka musi być z przodu, 2 700 000 musi być. Ten prawie 2 700 jakoś tak to jest. Jak się będzie sprzedawać, to nawet dokładnie zobaczy, ile potrzeba. Dokładnie trzeba 2 683 000. No, jaką końcówkę mamy?
Czyli jeszcze dwójka z przodu i będzie. Nie stać. Trzeba zobaczyć, bo teraz ta godzina jak przeskoczy. Dobra, no tam z gospodarstwa wyjeżdża. Także idealnie się wyrabiamy. I teraz będzie idealnie, bo ja się teraz przejadę tam. Będę się sypał. No i on akurat tu przejedzie i będzie będzie gitara. O, jeszcze urósł o 3 dolary. No i elegancko, ja odjechałem, on sobie podjeżdża. Wręcz lepiej wyjść nie mogło. No, 270 godzin na serwerze jest. Myślę, że przygotowałem. Serwera jeszcze mi zostanie jakieś... Jest 5 godzin. Czy na 5 godzin, no bo głównie dużo schodzi czasu. Dużo czasu schodzi, aby obkosić. Dużo czasu zajdzie, aby obkosić te wszystkie pola. No także 200 tysięcy tak oso zarobiliśmy na raz. Tak więc elegancko. A jak to wygląda sprawa z tym nałożeniem? Tu jest tak, a dobra, to zaraz on tu kończy. Zaraz tego się przestawi, tutaj będzie się zrobił kursik szybki i on będzie nałożył. A John Deere do końca odcinka sobie tutaj da radę nawieźć. 55 ton, czyli ja wezmę 32, czyli 20 ton powinno zostać na kolejny kurs. No i dobra, nawet na tych gospodarstwach nie zdążył dojechać, a ja już wyjeżdżam. Tak więc tak powinno być. Fajne dwa transporty mam. To mam 60 ton. 64, a tam jest 47. No tam jest ten wioskim tandemek. Także fajna przyczepa. Pokaż mi telefon twój. A po co? No ty dałeś się tego wyzwolić, bo ja znowu mi wszystko poginęło. W piranie, czy tam bliżej, to nie. A co tam ma być? Pokaż. Zaraz się oddam. No ale co, no ja mogę zadzwonić. No to zadzwoń do taty. I nie polecam jak wyraźnie pić z samochodu. Mówisz? Oj, czemu się tego nie wysypał? Nie, normalnie mogę dzwonić. A ja nie mogę. Nie dostępna sieć mi powiedzmy ciągle. No masz pit z samochodu wziąć. No ja to ja wiem. Powiedz, że mi znowu zniknął ten zasięg z tej pile. No mamusia ma jakiś problem z telefonem znowu. Jak ja tego piły, to nigdy zasięgu nie mam w domu. Ty się ciesz. Na razie. No. Można i tak. No i mamy milion. Po długim czasie mamy milion na koncie.
Milion 88, czyli jeszcze milion. 1 600 000 potrzebujemy. Potrzebuję, żeby kupić Paulen tamto. No, 500 ton rzepaku jeszcze. Gdzieś rzepaku jakieś. Rzepaku 500 razy 2. No, jak to jest 500 razy 2, no to wychodzi milion. Natomiast 2700 to... Ładny zarobas. A zresztą tu mogę sobie zobaczyć finanse. Dochód gospodarstwa 37 tysięcy. Oj! Ale wystrzelił. No, 1 030 000 zarobiliśmy, a sprzedaliśmy 300 ton rzepaku. O, Axion dotarł do punktu końcowego, dobra. Zaraz to ogarnę. Axion, gdzie ty jesteś tutaj? Zatrzymaj kierowcę. Nawozu ci trochę dosypię. Generacja kursu tego. I dobra, jak będzie czas, to tam dojadę. To pierw muszę tą drugą przyczepę wysypać. No i elegancko, kasiora rośnie na koncie, to mnie się podoba. To, że mam trzy panele z naszego, też mi się podoba. Że kasiora jest strzepana z tego, jak najbardziej, tak. No 90 tysięcy za przyczepę. Rozpocznij kurs. I szybko do 8 się przebiegnąć. No właśnie nie zdążyłem. Dobra, damy radę jakoś to sprzedać ten rzepak. To mi się podoba. No jest to 30 290. Tak więc kolejna szczepła już będzie droższa. Bo tam te 3 zł za tonę podrośnie. Także elegancko. O, jęczmień akurat sprzedany za 1000. No, 2 zł urósł. Milion 326 na koncie. Więc, o dobra, Fendt już jedzie. Ja akurat ja wyjadę z ton i Fendt będzie podjeżdżał. No, taki trochę dumny ten odcinek, ale chcę... Będzie wreszcie tytuł kupiłem po 47. No bo uda mi się na odcinku je kupić. Już tutaj 3 dawki nawozu, trochę ciężko to widzę, ale... Jakoś damy radę tam te 3 dawki nawozu rzucić. Tam lekko trzeba będzie chyba poorać tutaj troszeczkę to. Nie wiem, ja muszę tam trochę pługiem zadziałać na tym polu. By to jakoś ładnie wyglądało. I żeby CP mi zaczął łapać tamto pole.
No tak więc elegancko jest. Mam w farmingu 1326 godzin. I to mi się podoba. Mógłbym praktycznie sobie nagrać, ale to już nie dzisiaj. Jutro sobie nagram, bo dzisiaj jest niedziela. Tak, szok, że dwa odcinki nagrałem. Dzisiaj będę do wieczora znowu, dzisiaj do wieczora będę walczył z Osiną. W sensie sobie będę szykował, dalej będę te nawozy robił. Także taki będzie plan na Osinę dzisiaj, żeby skończyć szykować tą Osinę. Będzie 1 500 000, będzie. Jeszcze ile mamy? 300 ton rzepaku. 300 ton rzepaku to jeszcze 600. Czyli będzie nam brakować 400 tysięcy jakieś. 400 tysięcy. No to te 400 tysięcy to się weźmie z banku. A w banku mam 1 600 000, 1 060 000. Jeszcze chyba mogę tam mleko sprzedać dzisiaj. Więc jak się będzie sypać, to zaraz pobiegnę, zobaczę czy jest mleko. Bo ostatnio jak szykowałem save'a, bo już miałem te dwa pola nawiezione, czy tam trzy. I zapomniałem o tej cenie rzepaku i sobie skipłem czas. I musiałem sobie save'a cofnąć, ale to... Dziewięć tysięcy litrów mleka powinno być. No i jest. No i dobra, i sprzedamy to. Zawsze to te 22 tysiące więcej będzie. Dobrze, już 22 tysiące mniej kredytu będę musiał wziąć. W sumie mógłbym już jeden pół kowalić. Gdybym sprzedał jeden pół, to też by miał kasę. A co bym mógł w sklepie sprzedać? W zasadzie to mógłbym jeden pół za 40 tysięcy obalić. Albo rozrzutnik, ale to nie, no to trzeba do końca poczekać. Nie no, sorry, paner za nie będę walnął, bo nie chcieć. Nie potrzebuję. Ale belki słomy będę kowalić, co niedługo. A nie, to wszystko w ostatnim odcinku, zapomniałem, że to wszystko w ostatnim odcinku będzie obalane. Dobra, ja wyjeżdżam, tam fan widziałem, że już przyjechał. Tam z tego mleka za dużego zysku nie ma. O, urosła cena jeszcze. Dwa tysiące i trzy siedemki. Jak więc nie będę kosił losu, to zostaniemy przy tej cenie. Nie wiem, czy za godzinę może przypadł. Chociaż nie, o 13 miałem zapotrzebowanie, dostałem. Czy tam o 12 jakoś tak przyszło zapotrzebowanie, nie pamiętam. Tego lepiej tam losy nie kusić. No może do 2800 by może... Może by do urosło, ale nie wiem. Albo wiecie co, skipnę jeszcze tą godzinę. Wtedy to urośnie. O te 2 dolary. I wtedy powinienem 90, równe 90 tysięcy dostać za wszczepę. No, na te 3 dolary urosło. I 3 dolary. To potrzebuję. No, no to idealnie. No teraz nie będę widział, ale tam było 130, za tamtą było 130, 493, to jest taka końcówka. Teraz będzie prawie 137 tysięcy za przyczepę tamtą. Milion 840, co to jest za kasa? A rzepaku jeszcze mamy 180 ton ponad. 186 ton mam. Jeszcze na dwa kursy.
A nawet kredytu nie trzeba będzie brać. Z tego co widzę. 136-162. Widzę, że chyba nawet kredytu nie będę musiał brać. No mamy pół godziny odcinek, będzie się sprzedać rzepaku samego, no ale... Jeszcze z tego, co będzie z soi, to będzie 400 tysięcy, znaczy 400 ton, prawie. Razy 3700 to już w ogóle będzie kasiora. Ale to za soja raczej będzie spłacony kredyt. Powoli trzeba ten milion spłacać z tego kredytu. No, jeszcze po jednym kursie i będzie koniec. Czyli ten to będzie 380, czyli dobra. Ja wezmę jeszcze pełen kurs, a on tam będzie o 20 ton chyba. Czyli jednak coś tam kredytu będzie musieli wziąć. Ale to tam jest groszowa sprawa praktycznie będzie. Tam myślę, że z 200 tysięcy powinno być kredytu. Czy ile to będzie? Tego w zasadzie nie wiem nic. Ja też szczerze mówiąc nie wiem ile tego kredytu będzie, bo mam 2 miliony. Za ten zestaw 180 tysięcy dostaję, za tamten 130. No tu mamy jeszcze 100 ton, czyli mamy jeszcze jakieś... A, zobaczymy. No 90 tysięcy za przyczepy legitne. Więc wszystko bardzo ładnie. Jeszcze 60%. Ej, czemu ty cofasz? I cyk. I teraz kolejne 130 tysięcy dostanę. Czyli 2,5 miliona prawie powinien mieć. Czyli te 2,5 miliona prawie powinien mieć. Czyli tam będzie mi brakować chyba tam ze 200 tysięcy, tak jak mówiłem. Nie, no nie będę brał tego pełnego zestawu, bo chcę, żeby tamten pełny zestaw był prawie. To wezmę tak, nie wiem ile, tak żeby tam 40 ton zostało. I te 40 ton to już weźmie sobie fend. A jak wezmę jedną przyczepę, to ile zostanie? Tu będzie 30, no to powinno być. Dobra, pewno wezmę. No i dobra, jadę z ostatnim kursem, czyli ja dostanę 90 tysięcy, a 42 tony zostały. No to elegancko. No i elegancko, ten dopiero ze skupu wyjeżdża, już jestem na skupie z powrotem. Dobra, ten skończył robotę. I elegancko. Trzeba się przebiec jakoś do niego. Dobra, przebiegłem jakoś. Tylko gdzie on skończył? Z której strony? Z tej. Dobra, w sumie póki w nim siedzę, to raz go zrobię tutaj mu kurs. Niech on tam już nawozi sobie. Na spokojnie. Niech on sobie to tam nawozi na spokojnie. Już ostatnie pole.
Bo 47 2 będziemy atakować, ale to będzie tam z 1,5 godziny nawożenia na dwóch jak nic. Czyli do końca dzisiejszego dnia będę nawoził to. Przewsiąść Fenda. No i jedź teraz mu kliknąć. Dobra, i tu trzeba na tym PGR-ze jakieś tutaj ładną miniaturkę walnąć. Myślę, że nie dzisiaj. W sensie nie o tej godzinie, która jest na zegarze, tylko o innej, ale zobaczy. Tylko niech on przyjedzie szybko, do 40 tom przywiezie. No i w czasie tego odcinka nawieźli 44 hektary, no to ładnie. Tutaj akcjonik sobie nawozi, tutaj dużo mu nie zostało. Ten typu pola nawiózł, ten co cały nawiózł, no to elegancko. Mamy 32 minutę odcinka. Pewnie jakbym sprzedał te 100 ton, prawie 100 ton owsa, to by było mnie chyba może i by stać. Przecież... Nie, nie byłoby mnie stać. Ale dużo by nie brakowało. No, brakuje mi 200 tysięcy. Także idziemy do banku po te 200 tysięcy. O, tak sobie zrobimy. I zakup pola. Pola numer... Kupiłem 47 na odcinku, żeby nie było. Au. Przez przypadek piłę wyciągłem. No i mamy 27 tysięcy. Idę sobie oblukać to pole, jak to wygląda. I to by trzeba było zakopać, zaorać. Ja to zakopię za chwilę, to... O, i tutaj sobie założę to. Głęboszym. Tutaj tego nie będę już łączył. Kto tam? O, to jeszcze sobie tutaj założę, żeby było więcej miejsca tutaj przejazdu, dotąd gdzieś założę. Czy tej górki aż tak dokładnie tego nie będę robił. Dobra, to się pomyśl, jak to zrobić. O, tu jest jeszcze dużo płaskiego, to ja to przeoram. To jest dużo płaskiego, to ja to przeoram. A tych takich największych gór to zostawię. Oj, ten placek tutaj się wygładzi, wyłożę. Dobra, także... Już jakiś plan jest. Dobra, także ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy, trzymajcie się ciepłotko, cześć. To było 102 odcinek, seria Osina, map. Jeszcze zostały nam 2 odcinki tej serii, cudownie. A mam godzin 274, 275 prawie, jak widać. No i mamy 2900 hektarów uprawione. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć.